Szanowni Państwo, bardzo miło wszystkich powitać na 32. sesji Rady Komisji Czwartej Komisji. Proszę Państwa, ja proszę o ciszę na razie. Jeśli chodzi o dzisiejszy porządek obrad, przeczytam Państwu, jak mógłby wyglądać ten porządek obrad, jeśli się zgodzicie wprowadzić uchwałę od punktu 4b do 5a. I tak, punkt pierwszy, otwarcie i powitanie, punkt drugi, przedstawienie porządku obrad, punkt trzeci, pytania do osób biurowych, punkt czwarty, projekty uchwał zarządu dziennicy czwartej. Nie, przepraszam, bo tu jest błąd, bo jest jeszcze przyjęcie z dobra. Nie ma powiem, tak jak się. Punkt czwarty, projekt uchwały zarządu dziennicy czwartej Planu Białych. Punkt A, projekt uchwały w sprawie korekty listy rynkowej zadań powierzonych w 2013 roku w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania zieleńców skwerów w Raszmałach, architekturą obrotów jordanowskich siedlowych placów zabaw. Punkt B, projekt uchwały w sprawie listy rankowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku. Punkt C, projekt uchwały w sprawie zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku. Punkt D, projekt uchwały w sprawie listy rankowej zadań powierzonych w 2013 roku w zakresie prac remontowych dwóch chodników oświetlenia. Punkt E, projekt uchwały w sprawie korekty listy rankowej zadań powierzonych w 2013 roku w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Punkt F, projekt uchwały w sprawie zadań wieloletniej prognozie finansowej oraz wieloletnim planie planu inwestycyjnego miasta Krakowa. Punkt 5, projekty uchwał komisji problemowych. Punkt A, projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Adama Marczyckiego w Krakowie. Punkt 6, oświadczenie komunikatu oraz sprawy bieżące. Punkt 7, zamknięcie obrad. W związku z powyższym, kto z Państwa jest za wprowadzeniem punktu 4b projektu uchwały w sprawie listy rankowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem punktu 4c projektu uchwały w sprawie zmian zadanie priorytetowych w 2013 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem pod punktem 4d projektu uchwały w sprawie listy rankowej zadań powierzonych w 2013 roku w zakresie prac remontowych dwóch chodników do oświetlenia? Proszę o podniesienie ręki. Trzecią wprowadzamy, tak? Tak. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem pod punktem 4e projektu uchwały w sprawie kolejki listy rankowej zadań powierzonych w 2013 roku w ramach budowy i przebudowy ulic gminy wraz z oświetleniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem pod punktem 4e projektu uchwały w sprawie zadań do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego miasta Krakowa? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem pod punktem 5a projektu uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Adama Marczyńskiego w Krakowie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie, przeczytam na początku porządek obrad, ponieważ wszystkie uchwały, które proponowały, zostały wprowadzone. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.